Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Miałem Wam nie mówić, ale tak mówię, a nie powiem im, może się nie skapną. Ale tak jakoś, nie wiem, no głupio by wyglądało i byście się pewnie domyślili. Zmniejszyłem sobie poziom trudności na średni. Przejechałem już jeden wyścig na tym poziomie i powiem Wam, no trzymają się te buty gdzieś tam z tyłu, tak na odległości, nie wiem, o tak jak teraz ja za nimi jadę, tak? Tak oni przeważnie przez większość wyścigu się trzymali na ostatnim wyścigu. No i powiem Wam, że jest troszeczkę za łatwo, no zobaczcie, to jest taki moment, kiedy wyprzedzam ich i właściwie już po wszystkim. Już do końca wyścigu jadę sobie pierwszy, ale muszę Wam powiedzieć, że na tym trudnym poziomie jest naprawdę trudno. I to nie jest tak jak te nowoczesne gry, że zawsze sobie wygrywamy, jest super. Tylko naprawdę się tu umiera, za każdym razem tak samo. Nagle z niewiadomych przyczyn wyskoczy ci gdzieś trafik, nagle ktoś cię tam z tyłu dupnie z tych botów i wychodzi jak wychodzi. No a przy okazji, jak jadę sobie tak zawsze na przedzie, to jadę sobie bardziej spokojnie i odkryłem, że ta Supra jest całkiem dobra. Okej, okay. Powinienem powiedzieć, że jest całkiem dobra pod koniec wyścigu, bo ja mam takie szczęście, że jak pochwalę jakiś samochód, to zaraz się stanie coś gównianego. No i tak się stało w przypadku tej Supry teraz. Ale spokojnie, mówię Wam, na tym poziomie trudności, no to tutaj raczej nie będzie problemu, żeby wygrać. Podoba mi się poziomowanie trudności w Forzie Horizon 3 na przykład, bo tam mamy tych poziomów chyba z 6 albo nawet i 8. No i możemy sobie dobrać rzeczywiście taki poziom trudności, jaki nam pasuje. A tutaj no są tylko 3 i jakbym wybrał łatwy, to chyba ich nawet już na mapce by nie było widać. Tak? A ten średni jest taki, że no musiałbym chyba naprawdę polecieć gdzieś w kosmos, wrócić z Księżyca, spaść tutaj na dach i dopiero wtedy oni mają szansę ze mną wygrać. A tak to te szanse są naprawdę bardzo małe. Jeśli coś się popsuje, to naprawdę konkretnie, tak? Że oni wygrają, no. Więc nie wiem, czy nie będę wracał czasami do tego poziomu trudnego później. No bo no tutaj mnie ktoś tam dogonił, tak? Ale raczej o wygranej to nie ma mowy. No chyba, że tu bym się na przykład rozwalił, to wtedy tamten by wygrał. No ale tak mi jest troszeczkę też łatwiej jeździć, bo tutaj muszę się skupić na graniu, tutaj na nagrywaniu i na wszystkim. I też muszę Wam trochę poopowiadać różnych rzeczy, także... Dobrze, tak mamy sobie na mapce jeszcze do zrobienia parę rzeczy. O, jest... Zobaczcie, ile URL jest do jeżdżenia. Tak, tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W każdym z tych URL mamy po... dwa albo trzy, albo nawet i cztery wyścigi. No jest trochę roboty, a jeszcze jest sporo wyścigów, o, właśnie takich jak ten, ukrytych, zobaczcie. Z tym miałem, kurczę, problem niesamowity na poziomie trudnym. To był ten? To był ten. I teraz, a, spróbujemy Suprą, zobaczymy jak pójdzie. Na starcie oni tutaj wymiatają, tam widzę, że Eclipse jest. Peugeot, Audi TT. Teraz to Audi TT starsze możecie znaleźć, to chyba pierwszej generacji, możecie znaleźć na Automoto za jakieś śmieszne pieniądze, ale no samochód nie jest jakiś niesamowity. Polecam najpierw się nim przejechać, zobaczyć jak on wygląda w środku i dopiero później myśleć o jego zakupie. No auto wygląda na sportowe. No, takie po części jest, tak, mamy te dwa siedzenia, no ale no to nic specjalnego, no to taki Volkswagen Polo, nie no, przesadziłem z Volkswagenem Polo, ale jeśli chodzi o Audi, to no tutaj raczej to wnętrze, ten, w pierwszej generacji te tetki, to nie wygląda zbyt dobrze. No, to możecie sobie sami też zobaczyć. Poglądajcie sobie na Google Grafika, jak nie macie możliwości gdzieś tam wsiąść, albo nie wiem, nawet pojechać i umówić się na jazdę próbną, jak ktoś sprzedaje używane takie Audi. Naprawdę nie są to duże pieniądze.
Ale samochód jak dla mnie nie wygląda też imponująco. To już lepiej na przykład zainwestować, jeśli myślicie o swoim jakimś takim pierwszym samochodzie, jak ja to mówię, samochodzie dla gnojka, no to chyba Audi A3 lepiej tutaj wygląda, zwłaszcza że no jest praktyczniejsza, pewnie tam mama nieraz was poprosi, żebyście przewieźli jej jakiś tam worek ziemniaków na obiad. No to tutaj będziecie mieli chociaż gdzie go postawić, albo jakiś tam, w moim przypadku teraz, ja mam teraz tak, że jak myślę o jakimś nowym samochodzie, to za każdym razem, gdy na niego patrzę, czy zmieści się tam rower? Poważnie. Dlatego dla mnie najlepszą opcją byłaby Tesla Model S, bo łączy zalety samochodu sportowego, czyli przyspieszenie, tak, fajne prowadzenie, zalety samochodu takiego, wiecie, do przemieszczania się, czyli autopilot, tempomaty, jakaś tam wygoda i małe spalanie zerowe w tym wypadku, no jeśli liczyć energii. No i wygląd jest też niesamowity tego samochodu, to jest takie sedanisko, wygląda fantastycznie i kosztuje 500 000. Taka cena zaporowa jak dla ludzka. No, ale są też inne jakieś tam odpowiedniki, są jakieś tam różne hybrydy i pomyślicie, o Lucek hybryda, A nie chodzi o to, że tam za wszelką cenę chcę hybrydę, chcę po prostu samochód oszczędny. Jak gdzieśkolwiek wyjeżdżacie, posiadanie samochodu oszczędnego w stosunku do samochodu, który ma silnik 3.0, no to to jest różnica w kwocie, wydać 1000 zł na wycieczkę, a wydać 500 zł na wycieczkę, powiedzmy, tak? Jak jadę gdzieś przez całą Polskę. Ja się właśnie z takimi kosztami liczę, no nie? A nie tak, że jakbym robił jakieś małe odległości tym samochodem, tak, gdzieś tam przejeżdżał przez miasto albo nie wiem, no nie jeździłbym nigdzie dalej, no to wtedy okej, no wtedy to można sobie na jakiś większy silnik pozwolić, tam srać na te wszystkie koszty, no ale jak na mój poziom finansów obecnie i moje takie przeświadczenie, że nie ma sensu wydawać, powiedzmy, więcej kasy na paliwo, skoro i tak po tych drogach wszyscy jeżdżą tak samo, no to hello, nie? Lepiej zainwestować w coś wygodnego, coś ciekawego, tak? Teraz właśnie pojawił się Volkswagen Arteon, bardzo, bardzo mi się podoba Volvo V90 i S90 też fajnie wygląda, chociaż ten tył w S90 nie jest już taki, jaki bym chciał. Jest taki, nie jest taki ciekawy jak V90, zresztą V90 jest, no jest praktyczniejsza, tak? No i wejdzie tam rower i wygląda niesamowicie ten przód wielki, w którym jak oglądałem sobie recenzję Zachara, Zacharowie jest taki kanał jak coś na YouTubie, no to jak on testował V90, to mówił, że no tak, taka duża maska, w środku tylko dwulitrowy silnik, bo powinien być jak w Tesli jeszcze dodatkowy bagażnik z przodu. No, po części tak, no bo silnik dwulitrowy w takim, jak zobaczycie tą maskę, to pomyślicie, że to jest jakiś muscle car albo coś takiego, ale to jest taka tylko atrapa, tak? Ale wygląda to bardzo ładnie wygląda ten samochód. W Europie, nie wiem jak w Stanach Zjednoczonych, czy jest jakaś inna wersja tego Volvo, że na przykład można sobie kupić wersję, powiedzmy tam powiedzmy 3-litrową do tego Volvo, tak? Wiem, że do tego Volvo jeszcze można dokupić sobie jakiś tam silnik elektryczny, napęd na 4 koła, jakieś tam inne takie, tego typu rzeczy. No i tego typu sprawy są fajne, a nie tam kupowanie jakiegoś tam 5-litrowego czy 4-litrowego silnika, tak? Jak ktoś kupuje taki samochód, to na pewno nie po to, aby robić nim jakieś ogromne odległości, albo kupuje taki samochód, żeby zrobienie ogromnej odległości to było wyzwanie, tak? I pieniężne, i finansowe, i wyzwanie no takie same dla siebie, tak? Żeby przejechać sobie takim samochodem i pojeździć, posłuchać go jak on brzmi, to jest spoko, nie? Ja nie mówię, że to jest złe. Tylko że no jak na moje wymagania, no to taki samochód obecnie nie ma sensu. No bo
i tak po drodze będę jechał tak jak ziomek, który ma Hyundai'a z silnikiem 1.2. Tak, więc, albo będę stał za jakąś, jechał za jakąś ciężarówką, która będzie jechać 80 na godzinę i to co tyle, nie będę mógł jej wyprzedzić, bo wszędzie są zakręty. No i to takie, to taka sztuka dla sztuki się wtedy robi, jeśli chodzi o te silniki większej pojemności i te samochody mniej oszczędne. Ale oczywiście stara motoryzacja japońska to jest fajna rzecz. Moja szupra, Mazda RX-8, Mitsubishi Eclipse drugiej generacji, to są fajne fury, zawsze będę je lubił. No i niekoniecznie one palą mnie dużo w tych zwykłych wersjach silnikowych. Okej, tutaj mamy jakąś gwiazdę do zrobienia. Co to może być? Chyba jakaś część teraz będzie. Do Supry warto, bo jest to fajne auto. I teraz na tym poziomie średnim nawet całkiem dobrze mi idzie. Zerknijmy na mapkę. O, dobrze. W sumie, że to nie będzie żadna część tuningowa, ok? Mamy 3 minuty, żeby tam dojechać. Ale musimy jechać przez te wszystkie jelita, jak ja to mówię, czyli te takie powywijane drogi. W dodatku z Suprą, która raczej nie grzeszy skrętnością. Niestety. I... Tutaj będziemy musieli sobie popatrzeć wszystkie jakieś tam ukryte wyścigi, bo za nie jest więcej hajsu, a potrzebuję hajsu, żeby stuningować. A, jeszcze musimy zrobić wyścigi SUV-owe. Ja pierdziu, to trzeba tego SUV-a mojego ulepszyć. O kur... Chociaż wiecie co, może bym spróbował polecieć te wyścigi bez ulepszenia SUV-a, to znaczy na stokowym. On tam był nieulepszony i poprzedni stage udało się wygrać nawet na poziomie trudnym. Spychając oczywiście te wszystkie boty. Także myślę, że moglibyśmy spróbować. Może nie będzie tak strasznie. Gorzej, jeśli tym SUV-em będę musiał przyjechać na przykład tutaj gdzieś na szczyt. Nie? Widzę, że on jest tak skrętny jak jakaś, nie wiem, pralka albo lodówka. Jest okropny. Okej. No i tak właśnie, żeby podziwiać może tą motoryzację, bo ja ogólnie samochody bardzo lubię patrzeć na te samochody, bardzo lubię je podziwiać z wyglądu i może nie pod tym względem, że one są nieekonomiczne, ale pod tym względem, że fajnie wyglądają. Na przykład moim marzeniem jest to, żeby kiedyś dodali taką możliwość, żeby ktoś zrobił, powiedzmy, taką fajną konwersję samochodu z napędem na przykład elektrycznym. Był taki film, gdzie te samochody były tak fajnie stuningowane. Był tam Nissan GT-R R35. O, tutaj mam ukryty wyścig akurat. Był tam Nissan GT-R R35, który miał jakiś zmodyfikowany napęd, gdzie w ogóle to nie był już nawet Nissan, nie? Jeśli chodzi o dźwięki i tak dalej. No i to było fajne, to mi się właśnie podobało. On tam miał jakiś silnik elektryczny, jakieś takie inne pierdoły poinstalowane i jakoś tak dziwnie brzmiał i jeździł. I to mi się podobało. I ten samochód po prostu wyglądał, fajnie jeździł, fajnie przyspieszał, ale no miał jakieś tam modyfikacje zrobione takie, żeby fajnie wyglądał, ale żeby nie palił dużo, tak? Albo żeby w ogóle nic nie palił. Nie wiem, jakiś napęd atomowy. Nie no, śmieję się, tam jakiś elektryczny chyba był wtedy. Ale wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że nie podoba mi się cały czas to w motoryzacji, że te silniki spalinowe są bardzo nieekonomiczne. I no, jeśli naprawdę będziecie później to przeliczać na jakieś tam złocisze i będziecie płacić dużo więcej za to paliwo, to zobaczycie, jak to będzie. No. Zresztą, myślę, że w najbliższym czasie, jeśli ktoś nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, to raczej nie pojeździcie sobie już samochodami
takimi z silnikami o większej pojemności. Teraz będą chodziły te samochody elektryczne, widzicie, już powoli wchodzą hybrydy. Samochody elektryczne takie jak Tesla i właściwie każda marka posiada już swój jakiś samochód elektryczny. Całkowicie elektryczny, nie mówię tutaj, że tam hybryda, ale całkowicie samochód elektryczny. Zobaczcie sobie, poglądajcie sobie. Coraz więcej samochodów pojawia się właśnie z napędem elektrycznym albo z dodatkowym napędem elektrycznym, który polepsza nam osiągi auta. I to jest właśnie wyjście z tej sytuacji, no, żeby Unia Europejska wprowadziła ograniczenie wszystkich nowych aut do 2 litrów, tak? Wszystkie silniki nowe mają mieć 2 litry. To znaczy, jak chcesz sprzedawać samochody o większej pojemności, to będziesz płacił ogromne kary, tak zwane. I raczej żadna firma nie chce się na to zgodzić. Żadna marka, która produkuje samochody, no nie chce ponosić z tego tytułu kosztów. Chyba że jakoś to obejdą, na przykład będą produkować samochody w innych częściach świata, a wysyłać je tutaj do Europy. Wtedy też się chyba płaci jakieś ogromne kwoty z tego tytułu, że tu się sprowadza samochód o takiej pojemności. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Wiem, że przestało być opłacalne produkować samochody z silnikami o większej pojemności, dlatego na przykład w Mercedesach już instalowane są skrzynie automatyczne, które mają bardzo dużą ilość przełożeń, żeby te silniki dawały sobie radę. Chociaż w Mercedesach, tych AMG, to jeszcze tam mamy wielkie silniki kilkulitrowe, ale już nie tam 6, chociaż nie, jeszcze tam chyba 6-litrowe opcje jakieś są. Ale zobaczycie, że ten litraż cały czas będzie się zmniejszał. Że już to nie będzie tak jak kiedyś. Ale technologia idzie do przodu i myślę, że te samochody dużo nie stracą na swojej mocy, swoim przyspieszeniu, tylko dlatego, że pojemność silników się zmniejszy. Na przykład kiedyś w Stanach Zjednoczonych były samochody z silnikami o bardzo dużej pojemności, trzy biegowe skrzynie biegów i koniec, i już. Nie? I samochód jeździł, on miał ogromny moment obrotowy i on nie potrzebował tam jakiejś 6-biegowej skrzyni biegu, po prostu sobie jeździł. On też nie miał dużo mocy, dużo palił, taki już totalnie nieekonomiczne te samochody były, no ale były i każdy się teraz podnieca, jak widzi takiego Dodge'a Chargera albo Chevroleta Camaro, czy inne takie samochody dosyć kultowe, jeśli chodzi o te starsze klasyki, muscle cary z powiedzmy tam lat 70. czy 60. typowe amerykańskie. A ja myślę, że to pójdzie troszeczkę w innym kierunku. Nie macie się co martwić. Nowe samochody, które wychodzą, czy to od Volvo, czy to od Mercedesa, bardzo ładnie wyglądają moim zdaniem. Podobają mi się mega. Chyba najbardziej Mercedesy. Nie jestem w stanie stwierdzić, bo wszystkie z tych samochodów, które teraz się pojawiają, są po prostu fantastyczne. Była taka epoka, czy może czas kilkuletni, nie wiem jak to nazwać. No, powiedzmy, że epoka, kiedy produkowano naprawdę paskudne Mercedesy, mam tu na myśli te linie okularników, kojarzycie? Chociaż niektóre z samochody, te Mercedesy z tamtej epoki naprawdę fajne powstały i bardzo mi się podobają, to te takie typowe okularniki są okropne, wyglądają jak takie wielkie pudła, nie podobają mi się wcale. A są na przykład starsze Mercedesy, które mi się podobają, tak? Które są już ładniejsze i mają te łączone światła. I naprawdę fajnie to łączone światła, czyli nie są takie rozdzielone jak w tych okularnikach. Kojarzycie, o co chodzi. I to wygląda spoko. I właśnie tak, żeby... Wow. Żeby tak bardziej zaprzyjaźnić się z tą motoryzacją, żeby bardziej podziwiać te samochody,
z wyglądu zacząłem zajmować się modelarstwem i po prostu składać różne samochodziki. Jeśli chodzi o modelarstwo, to mamy bardzo szeroki wybór w samochodach japońskich. O kurczę, to mnie tu dogania. Nie mogę się poddać. Tak, japońskie samochody, bardzo niewiele jest takich europejskich. Znaczy zdecydowanie większy wybór jest tych japońskich. Z czego się cieszę, bo mamy na przykład Toyota Supra od kilku różnych firm, Mazda RX-8 od kilku różnych firm. Możemy sobie wybierać, czy chcemy sobie złożyć akurat teraz samochód, który ma, powiedzmy, nie wiem, otwieraną maskę albo coś innego, jakiś inny feature. Możemy sobie zdecydować, czy chcemy taki samochód złożyć, czy taki. Ja tak, dotykając tych wszystkich karoserii, tak wyobrażam sobie, jakbym siedział w takim samochodzie i rzeczywiście nim chciał sobie gdzieś tam odjechać. To jest fajne. Polecam wam też, że zająć się czymś takim, może niekoniecznie modelarstwem, ale też możecie oczywiście modelarstwem, ale czymś związanym właśnie z motoryzacją. Może ktoś z was umie fajnie rysować i mógłby zająć się na przykład rysowaniem samochodów, projektowaniem ich, później pracować jako projektant karoserii, nadwozi do jakiejś firmy. Dużo osób zarabia w ten sposób ogromne pieniądze. Możecie sobie popatrzeć na Instagramie, poobserwować jakichś ziomków, którzy projektują w różnych programach 3D, takie karoserie przetuningowane, nieprzetuningowane, i oni robią fajne projekty graficzne dla niektórych firm. Na przykład czasami firma potrzebuje jakiejś nowej zapałki, jakiejś nowej iskierki, pomysłów, tak? No i wtedy do kogo dzwoni? Dzwoni do jakiegoś młodego artysty, który ma pomysł, jak na przykład zainteresować ludzi nowym wyglądem, i wtedy dają mu poważny hajs za to, za ten jego pomysł, za ten jego wkład pracy. I też jest to pomysł na jakiś tam biznes. Także jeśli ktoś z was dobrze rysuje rysowanie, to też jest zawód. To nie jest tak, że nie będziecie mogli nic na tym zarobić, jak wam wpajają niekiedy rodzice. Są tacy rodzice, którzy właśnie mówią: o nie, to musisz być lekarzem, albo idź tam do fabryki, do elektrowni, pracuj, bo tylko tam zarobisz pieniądze. Nie. Można pracować na różne sposoby, tylko musicie sobie to uświadomić i musicie odkryć w sobie ten taki największy talent, który moglibyście wykorzystać. Jadę tutaj na tej czwórce. O, już trzecie okrążenie. Ten wyścig jechałem przed chwilą, z tym, że on był w drugą stronę zupełnie. Supra nie jest najlepsza na te zakręty, ale musiałbym ulepszyć Peugeota, żeby tutaj wszystkich zmiażdżył. No daj radę tą Suprą, powiem szczerze, chciałbym troszeczkę podriftować, bo brakuje mi driftu, a wiem, że Supra... Czy mi tam BM-ką bardzo dobrze te drifty szły? O! I ona nie musi być nawet specjalnie ulepszona, bo na drifty to tam jakoś nawet na tej jedynce cisnęła, tak? No ale chciałbym ją ulepszyć mimo wszystko, żeby też fajnie rozwalała tutaj konkurencję. No i będziemy mieli niedługo, jak przejadę wszystkie URL, ale to chyba, nie wiem, czy w tym odcinku, czy w następnym. No to będziemy mieli... Co będziemy mieli? Będziemy mieli nowe samochodziki. Z tym, że nie wiem, ja chyba nie chcę nic już kupować dodatkowego. Supra powinna mi wystarczyć. W razie czego to mam jeszcze BMW-kę. Okej. No i wygraliśmy sobie. No i gitara. Teraz zobaczymy sobie, czy coś tu jeszcze zostało. Przejadę sobie... Aha, widzę, że jest jakiś sprint, o. Kiedyś na mnie to normalne, nie, w grach. Że tak sobie wisi w powietrzu. Normalna akcja. Nikt się tym nie przejmował. No, takie bugi były w grze i... A teraz weź, zobacz takiego buga w grze. To zaraz, co to za gra? Co to za gra? Swoją drogą... Opowiem wam też w następnym odcinku o tym, o moich wrażeniach z nowego NFS-a. Bo już mamy kilka zwiastunów, jeden taki gameplay pokazowy. Mniej więcej wiemy, jak to będzie wyglądało. A możecie też zobaczyć sobie dedykowany film mój na temat właśnie Need for Speed Payback.
Ja jestem ciekawy, w którą stronę ten Need for Speed idzie. Okej, okay, tutaj widziałem, że nic nie było. I tutaj chyba będzie tylko ten sprincik. I pewnie też po tych krętych drogach. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobrze, tu spróbuję wziąć Peugeota. On nie jest ulepszony, ale on tutaj świetnie skręca i powinien dać sobie super radę. Ok, weźmy sobie łyka wody. Mercedes. I nawet Cyclon się pojawił, nice. Dobrze, i tutaj przyspieszenie słabe, ale skręcanie mocne i na zakrętach powinienem ich wszystkich pozjadać elegancko. O, co tu Nitro mi nie dał trafić? Co oni tutaj robią? Dzisiaj wszyscy tak samo jechali. Tak skręcali jakoś dziwnie, nie wiadomo po co i na co. Cool, jak skręca. No, dziękuję, ja nigdy tym Peugeotem nie jeździłem w Undergroundzie. Mam wrażenie, że teraz mam jakąś inną wersję czy coś tego Need for Speeda. Albo ten Peugeot nigdy mi się nie podobał czy coś, nie wiem. Jakieś dodatkowe dwa samochody mi się dodały tutaj do gry. I jeden to był Vauxhall, a drugi to był Vauxhall Corsa, a drugi to jest właśnie ten Peugeot. I ten Peugeot, no, wymiata, jeśli chodzi o zakręty. O, teraz tak skopałem, totalnie słabo pojechałem tą sekcję i tak ich zostawiłem z tyłu. No, chyba podzielacie moje zdanie, że ten tryb średni jest taki, no, zbyt łatwy. Tutaj nie ma żadnej konkurencji teraz. Ech. Ale musimy z tym dealać. Ups, ups, ups. Goni mi go. Nie, to chyba Mercedes. Ja sobie Golfa zamieniłem na Mercedes właśnie. I teraz będziemy pod górkę tam jechać. Ale czekajcie, 61%. To chyba zaraz powinno się kończyć powoli. Ło, gdzie on tam na skróty poleciał? O, skubanie, patrzcie go. Jak on tu tak wyrobił? No nie. Panie. Jakie fajne malowanie ma. Nara, ziomek, dobra. A te poziomy średni coś tam zaczynają jeździć. Może powinienem właśnie tak robić, że będę miał ten cały czas tego Peugeota na tym poziomie średnim się ścigać i wtedy w miarę będzie mi ciężko, a jednocześnie będę w stanie z nimi mógł... Będę w stanie z nimi wygrać, o, nie? A tak to, jak już mam Suprę, to już jest za szybka. Chyba, że zmienię na poziom trudności ciężki, no to wtedy... To wtedy to już nie ma samochodu w grze, który dałby sobie z nimi radę. Zwłaszcza, że wjeżdżają ci w dupę przy każdej możliwej okazji i cię niszczą i ważą milion ton, nie możesz ich zepchać. Okej. Okay. I mamy metę. No, poszedł jakoś ten wyścig, chociaż no, widzicie, tym samochodem to się... Ja myślę, że byśmy go chyba ulepszyli w następnym odcinku, co wy na to? Wsadzimy do niego wszystkie części, żeby był już taki wykokszony. O, tak możemy zrobić. A tymczasem dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.